Siemano, z tej strony Kacius i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Ściganci, waszej ulubionej serii. Przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, bo 1000 lajków to jest 100 dolarów dla naszej postaci, a pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle lajków, co daje nam tyle dolarów. Pamiętajcie, że mamy spory długi u naszego mafiozy, więc trzeba to spłacić jak najszybciej, a wasze lajki tylko w tym pomagają. Widziałem kilka propozycji na temat prac, jakich moglibyśmy się podjąć i tego, co byśmy chcieli robić. I ten komentarz, który wam się teraz wyświetla na ekranie, bardzo mi się spodobał. I myślę, że tym będziemy się zajmowali, jakimiś takimi właśnie ucieczkami z napadów czy coś. Podbijemy też się do naszego, postaramy się skontaktować z Akemim i zapytać, czy on nie miałby takiej roboty, albo z naszym mafiozą, któremu wisimy kasę. Plus też mam pytanie, co byście powiedzieli na jakieś shadery do GTA? Tak ostatnio myślę, Krót też mnie męczy o to, żebym grał jakieś shadery, więc jeżeli jesteście chętni na jakieś polepszenie grafiki w naszym GTA, to dawajcie znać i to ogarniemy. A jak na razie to ja sobie czekam na Dwayna, bo umówiłem się z nim, żeby tutaj podjechał i musimy się skontaktować w pierwszej kolejności z właśnie mafiozą, któremu musimy oddać chociaż trochę naszej gotówki, bo mamy na ten moment 3500, więc myślę, że tak z półtora koła mu oddamy i żebyśmy taki mieli te dwa koła takiego zapasu w razie W i zobaczymy, co z tym zrobimy. Wiadomo, może się to przydać w razie W, więc czekamy na Dwayna. Dobra, jest i Dwayne, widzowie. Siemano. No witam. No siema, co do jest? Do kogoś jeszcze dzwoniłeś? Co? Do kogoś jeszcze dzwoniłeś? No nie, a co? No bo za mną jakaś fura jechała teraz i nie wiem. Co? No za mną. Kto to jest? Cześć, Dwayne. No siema. Znacie? Siema, nie mam na imię Dwayne. Ale też nie mam na imię Dwayne. Kim jesteś? Jednym z ludzi, osoby, której rozwaliliście auto. Nawet nie wiecie, coście zrobili. Z kim ale iść radzie. Jakie auto? Właśnie, o jakie mało się mówisz w ogóle. Trochę nie w szoku jestem. Nie pamiętacie tego zlotu? Chciał zlotu. Czerwone auto szefa. Kojarzę wam się z nic nie wiemy. Serio ci mówię. Kiedy to było? No jakoś w ostatnich dni, w tym tygodniu, jak dobrze pamiętam. No dobra, no i w sensie, co chcesz zrobić, bo no nie wiem, to ewidentnie jakaś pomyłka. No właśnie stary. Nie jest pomyłka. Twój kolega powiedział, że przywitał się twoim imieniem. Wiem już, gdzie mieszka. Znamy dobrze jego ojca. Przeliśmy całą jego kartotekę. Co, Dwayna? Jak żadnego Dwayna nie znam. Spokojnie. Policzymy się aktualnie w tym czasie. Dość szybciutko. Ale... Co jest? Ty, ale stary, co ty robisz w ogóle? Co ty robisz? Co jest? Jest mój samochód, co ty robisz? Co on robi, chłopie? Spokojnie, ej, spokojnie, ej. Spokojnie, ale słuchaj, no nie wiem, możemy to jakoś odkręcić, naprawdę, nie wiem, cokolwiek. Jak to niby chcecie rozkręcić? Odkręcić, mówię, nie wiem, no... Stary, ta fura zaraz wybuchnie! No i bardzo dobrze, stanie się to samo, co z furą szefa. Jaką furą? Furą szefa. Dobra, co jest? Ach, kurde! Trafi mi Dwayne! W kolano, stary, trafi mi w kolano, nie mogę chłopie stać, rozumiesz, nie mogę chłopie się czekaj. Podnieść. Czekaj, ja idę po auto, czekaj, siedź tu. Co jest, widzowie, właśnie ten gość, to jest najprawdopodobniej ktoś od tego gościa, któremu w drugim odcinku paliliśmy auto. To jest zły znak, ale w sumie Dwayne się mu faktycznie przedstawił wtedy swoim imieniem. Nieźle zrobił głupotę. Oho! Dobra, Dwayne ma straszny przypał. Chłopie, właśnie ci auto wysadzili! To jest moje, chłopie. Chodź, jedziemy do szpitala, szybko. Stary, co z tym autem teraz, chłopie, ty? Trzymasz się, weź, nie wiem, masz czym się zaopatrzyć to, czy nie? Co, czym, chłopie, masz naprócz na ranę, czy co? Nie wiem. Stary, dostanę kulę, chłopie, nie wiem, jak to się robi. Dostanę nigdy kuli, wyobraź sobie. O, chłopie, weź, nie wiem, na prawo masz szpital, nie wiem, weź, chłopie, szybko do niego jedź. Jak się trzymasz? Stary, nie wiem, weź, włącz, chłopie, klimatyzację, chłopie, jest tak mi zimno, że naprawdę szok. Dwayne chyba traci dosyć mocno krwi, jeżeli jest mu zaczyna być zimno. Już jedziemy do szpitala, trzymaj się. Będziemy za minutę, no, spokojnie. Nie czuję hopy nogi. Minuta, wytrzymasz minutę i będzie okej. Okay. Zajmę się to w szpitalu. Stary, ja na drzemkę chyba idę, wiesz? Nie, nie zasypię, ej. Teraz obyś jak w szpitalu będziemy, bo ja nie zatrzymam. Nie, Dwayne, nie śpi. Słyszysz? Nie śpi. Dwayne, trzymasz się, ej. Dwayne, pomocy, ej, szybko. Co trzeba? Halo, co się stało? Postrzelony jest. Proszę go zostawić, my się nim zajmiemy. Dobra. To wyciągnijcie go i zajmijcie się nim. Dobrze, już. Zapraszam, szybko na SOR. Wyjmiemy kurę. Laluś. Trzymaj się, podjadę potem, Dwayne. No, dawaj znać jak coś. Radę jakoś. Będzie trzeba się im jakoś odpłacić, mi się wydaje, bo to, co oni teraz zrobili, ten chłop, to jest, no, przesada. Postrzelił nam Dwayna i spalił mu furę przede wszystkim. Jestem ciekaw, co w ogóle Dwayna ojciec na to powie, że mu pewnie... No co on mu powie, że nagle auto zostało wysadzone? Więc musimy, no nie wiem, dzwonię chyba teraz do naszego gościa od długu, spłacam mu co trzeba. I wypytam go w ogóle o tych ludzi i zobaczymy, co da się zrobić, bo no nie możemy tego tak zostawić.
Dobra, napisałem mu wiadomość, czekamy. Dobra, widzowie, musimy gdzieś zjechać na jakiś parking, bo też jeździć tym autem po ulicach to też nie jest dobry pomysł. Bo jeszcze nas policja zatrzyma czy coś, będziemy mieli wielki przypój i będziemy musieli znowu przed nimi uciekać, a to na razie nam tylko stracimy czas przez coś takiego, więc czekamy na odezwanie się od gościa. Witam, jasne, zaraz podeślę lokalizację. Dobra, czekamy na lokalizację od gościa. Dobra, mamy lokalizację, więc jedziemy tam 1,5 kilometra. W ogóle teraz tak sobie myślę, że w sumie dobrze, że to auto nasze było dalej schowane, bo pewnie też by nam wtedy nasze auto wysadził. A tak to tylko ojca Dwayna, ale no trudno, no. Już nic nie zrobimy na ten moment, możemy tylko się odegrać. To bym chciał dzisiaj zrobić w takim razie. Trochę pozmieniamy plany, bo miałem plan jak się odezwać do Akimiego i wziąć jakieś kolejne zlecenie od niego, ale no musimy po prostu, no nie możemy tak sobie tego zostawić, bo jeżeli będziemy takimi chłopcami do bicia, to szybko ludzie po prostu będą wiedzieli, że mogą nam robić co popadnie, a tak to musimy pokazać, że lepiej z nami nie zadzierać, bo możemy odpłacić się dwa razy mocniej i to dzisiaj będziemy próbowali zrobić. Ja jeszcze na jakiś sposób nie wiem. Musimy najpierw się dowiedzieć cokolwiek o tych gościach, czym oni się w ogóle zajmują, kim oni są i wtedy będziemy mogli myśleć o jakiejś zemście. Podjeżdżamy, na razie tu nikogo nie widzę, jest tylko jakieś auto. Ale on chyba takim autem nie jeździ, z tego co wiem. Cholera wie, wiemy sobie, wyjdziemy. Cześć. O, jakiś nowy styl, czy co? Czy nie, wolny? A, słuchaj, mam kasę dla ciebie. Niewiele, ale tyle mi się udało zarobić przez ten czas. 1500 tutaj dla ciebie jest. Okej. Jest problem mały. Jaki? Kojarzysz tego mojego kumpla, z którym wtedy byłem? Został postrzelony. A co żeście zrobili? Podczas zlecenia od Takiemiego, tego twojego kontaktu. Debil się przedstawił gościowi, któremu spaliliśmy auto. Gość musiał jakoś nas namierzyć i po prostu dzisiaj go śledził najprawdopodobniej. Spalił mu auto, postrzelił. Więc pytanie, czy wiesz coś o tych ludziach w ogóle? Czym oni się poruszają? Przyjechał ten koleś teraz tutaj, co nas śledził. Znaczy, gość śledził. Przyjechał Jesterem, klasikiem chyba. Kolor? Kolor czarny cały. A ten gość, któremu spaliliśmy auto, to był Sentinel Classic czarno-czerwony. A, to już wszystko wiem. Wiesz, czym oni się zajmują, kim oni są w ogóle? Gdzie ich mogę znaleźć? Generalnie jest to grupa, która zajmuje się przechwycaniem cystern ciężarówek i tak dalej, takie a, podobne akcje, wszystko. Jakaś taka szajka. Okej. Na tym generalnie bazują. Okej, a gdzie ich mogę znaleźć, czy coś? No nie wiem, no po prostu muszę wiedzieć, no bo nie mogę tego tak zostawić. Daj mi sekundę. Nasz znajomy coś tutaj już kombinuje, gdzieś wydzwania chyba, bo telefon się coś pojawił, tylko się lekko zbugował mu w ręce. Dobra. Ale to już fajwem. Dam ci kontakt do jednego gościa, który... organizuje im zlecenia w sumie. Okej. Okay. Można powiedzieć, że gówno dowodzący wszystkim, bo no daje im te zlecenia, tak wszystko wie, wie co, gdzie, jak. Okej. Okay. Najprawdopodobniej dzisiaj mają też jakiś przemyt ma być, także wszystko raczej ogarniesz. Musisz tylko trochę użyć siły wobec niego. Okej, okay. Dobra. Strasznie jest taki, wiesz, podatny na strach chłopak. Okej. Okay. Dobra, to tu trzymaj numer. Dobra. No i co, mam do niego zadzwonić, czy co? Tak, zadzwoń, że chciałbyś się z nim umówić, po prostu. Powiedz, że... możesz powiedzieć, że jesteś od Akimiego. Okej. Okay. No dobra, to dzięki, jak coś to będę się jeszcze odzywał. Nie ma sprawy. Dobra, to trzymaj się. Dobra, mamy kontakt do gościa, który daje zlecenia tej grupie. Jakieś... to jest jakaś w ogóle szajka, która napada na cysterny, jakieś inne konwoje. Więc myślę, że tak możemy uderzyć. Jeżeli faktycznie koleś nam się wysprzeda, na co oni dzisiaj uderzają i w jakim czasie i gdzie to jest dokładnie, da nam po prostu wszystkie informacje na ten temat, to możemy im przechwycić ten przemyt i możemy tak w nich uderzyć. Przy okazji może niszcząc im kilka furek. Więc udajemy się do gościa i zobaczymy, czy po prostu ulegnie pod małą presją. Dobra, przepisałem sobie już jego numer do kontaktu, więc nie to. No, dzwonimy. Nazywałem go Cysterny, bo w sumie tyle od gościu wiemy. O. Słucham? Słuchaj, dostałem kontakt do ciebie od Akimiego. Mówił, że masz jakieś zlecenia, którymi się możesz podzielić. No mam zlecenia, ale dzisiaj to... zaczyna dzisiaj, to nie wiem, czy potrzebujesz. No kiedy? Tak w sumie potrzebujesz to. Słuchaj, możemy się spotkać. Gdzie mogę podjechać do ciebie? Wyślę ci zaraz lokację, bo obecnie są się w garażu. Okej. I no, chcesz to podjąć, to pogadamy. Dobra, to zaraz będę. Cześć. Na razie. Dobra, widzowie, ja bym jeszcze w sumie, jak już tam jedziemy to robić, to ogarnąłbym sobie jakiegoś kija baseballowego czy cokolwiek, żeby no, po prostu nie wpadać tam z gołymi rękami. Więc jeżeli... tu mamy w sumie ammunition obok, więc tam sobie pojedziemy. Dobra, wchodzimy do ammunition. Czy tu coś jest? Są jakieś pałki? Dobra, myślę, że taką pałkę sobie kupimy, albo jakiś kij baseballowy. Dobra, no taki kij chyba powinien starczyć. $50 za niego zapłaciliśmy, więc właśnie $50 tam schodzi z konta. I co? No jedziemy do gościa, no trochę go musimy postraszyć, no ale cóż. Takie już sobie życie wybrał Kenneth. Takie wy mu wybraliście w sumie, więc jedziemy to ogarnąć. Dostaliśmy właśnie od niego wcześniej SMS-a z lokalizacją, więc udajemy się na miejsce tam, do gościa naszego. Dobra, lokalizacja pokazuje, że to jest gdzieś tutaj, chyba ten warsztat dokładnie, nasz garaż, bo mówił nawet, że siedził się w garażu, więc wychodzimy, wyciągamy naszego kija baseballowego i wchodzimy tam i rozgrywamy to na ostro. Nie ma co się z nim bawić.
bawić. Dobra. Siema. Siema, no to ty dzwoniłeś do mnie, tak? Tak, ale słuchaj. Dobra, no. Zlecenia nie potrzebuję, ale słyszałem, że dajesz takiemu typowi jednemu zlecenia. W sensie komu, bo tam ma kilku swoich typów. Takiej grupie, taki gostek, co sobie jeździł czarnym, czarno-czerwonym Sentinelem, klasikiem. Kojarzysz? A no, byli dzisiaj. No, to mów mi, na jakie zlecenie pojechali. A co dostanę w zamian za to? Nie dostaniesz w zęby. Słuchaj, bo ja nie wiem, czy mogę udzielać takich informacji. Słuchaj, a ja nie wiem, czy ja ci zaraz zębów nie wybiję tym kijem baseballowym, więc mówisz mi, gdzie pojechali i jak biegnie trasa. I tam wieczorem na autostradzie się będzie coś dziać prawdopodobnie. No to mów mi dokładnie szczegóły, wszystkie. Wszystkie szczegóły. Albo zaraz naprawdę wybiję ci te zęby. Schowaj ten telefon. No, no, no. Jak biegnie trasa tego zlecenia dzisiejszego? No, to masz... No, to ma... No, ma dojść do tego tak na autostradzie wieczorem. Tak przy Grapeseed po prostu tam ma cysternę jakaś przejeżdżać. Będzie prawdopodobnie jechała paleta do Los Santos, tak do doków. Okay. Tam autostradą właśnie. Dokładnie, co to jedzie? Cysterna z paliwem? Tak, cysterna, no, z paliwem. No i dzięki bardzo. Rozumiem, że nie powiesz nim, że byłem u ciebie, co? No nie, znaczy ja ciebie w ogóle nie znam, tak jakby. No i bardzo dobrze. Wiesz, ich też nie znam, ja to mam w dupie, ja się nie przyjmuję. Tym tylko ważne jest to, żeby to dla mnie zrobili. A, i prośba jest taka, jak... Nie wiem, czy będziesz odbijał to, czy nie, ale chciałbym to cysternę tutaj, tutaj obok tego garażu. Tak, chciałbyś. No. Mnie interesuje to, na razie. Dobra, żegnaj. Dobra, widzowie, faktycznie gostek taki jakiś dziwny. Szybko w ogóle poszło. Myślałem, że chłop będzie trochę bardziej nieustępliwy, ale już wiemy, jak biegnie trasa. Będzie przejeżdżał na pewno przez Grapeseed na autostradzie, więc tam się udamy, tylko musimy pod Wayne'a podjechać, bo musimy w ogóle zobaczyć, co u niego i jak on sobie daje radę. I pytanie, czy on dzisiaj wyjdzie ze szpitala i czy będzie nam w stanie pomóc, bo też nie chciałbym robić tego samemu. Przydałaby nam się jakaś pomoc do tego, musimy sobie na pewno ogarnąć jakieś rękawiczki i maski, tak jak w ogóle pisaliście o tym, że chłopaki się muszą zabezpieczać w taki sposób, więc musimy to sobie ogarnąć, ale to sobie zaraz wszystko poogarniamy, jakieś jeszcze mołotowy czy coś. W sumie to by się jeszcze przydała jakaś broń tak w razie W. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, bo może nas, może gościu długo naszego by nam to ogarnął, a na ten moment idziemy sobie do Dwayna, do szpitala. Dobra. Zaparkuję sobie tutaj długo i tak, tam nie będę siedział, więc mam nadzieję, że nikt mi auta nie... Nie ten. Nie zczai tutaj. Jeszcze też nie wiem, czy to jest dobry pomysł kradzionym autem tutaj podjeżdżać, no ale nie mamy innego wyjścia, musimy znaleźć Dwayna. O. No, witam. I jak z nim? No, ogólnie może zostać wypisany ze szpitala, ale żeby nie biegał, bo będzie bolało. To ma strasznego farta, że tak naprawdę może teraz nawet chodzić, bo mogłoby to się skończyć amputacją, ale wszystko poszło pomyślnie na operację. Okej, okay, no to głupi to ma zawsze szczęście. Dobra, to dziękujemy bardzo i co? Chyba jedziemy, tak? Możesz jechać. Dasz radę? Ja? No. O nie. Postarasz. Dobra, to dzięki wielkie i co? No, nie idziemy, no, w takim dobrze, razie. To do widzenia. Trzymaj się, chodź, doktorku. Już wiem, kto to zrobił. To, powie, no tak. Gość, czy któremu to... się przedstawiłeś debilu imieniem na zlocie, któremu później spaliliśmy 5 minut auto później. No, to prawda? No, kto by się spodziewał, że do tego dojdzie? Opa. Słuchaj, wiem już, mam pomysł, mam plan nawet. No. Dzisiaj będą robić zlecenie do takiego jednego gościa, którego odwiedziłem przed chwilą. Znowu będziemy robotę jakąś robić? Tak. Ja pierdzielę. Tylko teraz robimy po twojemu, żebyś zaraz nie uciekł mi z miejsca. No, mam nadzieję. Słuchaj, akcja jest prosta. Dostali zlecenie od gościa, którego byłem, trochę postraszyłem. Podają na cysternę, która jedzie z Paleto do Los Santos ogólnie. Będą przejeżdżali przez na pewno autostradę obok Grapeseed. Czyli chcesz, abyśmy napadli na jakąś cysternę, która ma być napadnięta przez jakąś szajkę, nie wiem kogo, jakiś zbirów, i ty myślisz, że nam się to uda, tak? Tak, uda nam się. Ja postrzelony, a ty z porażeniem mózgowym. Z czym? Nieważne. No właśnie, słuchaj, damy radę, naprawdę. No, musimy jakoś dać radę. Co, zostawisz to tak? No nie, no, ale chłopie, myślisz. Innego na razie punktu zaczepienia nie mamy. Oni się tego nie będą spodziewali, że tak szybko będziemy się w stanie im odgryźć. W ogóle nie będą pewnie, wiesz, przygotowani na to, że ktokolwiek im się wdupi w tą robotę. Bo na początku mi gość mówił, że nie ma zleceń już na dzisiaj. Dopiero musiałem go przyciskać do tego. A skąd masz pewność, że on na przykład nie powie o tym, że ktoś dostał tę informację przez cysternę? Na przykład nie powie im, chłopie, że... Myślisz, że powie im, ej, słuchajcie, był u mnie gość, ale sprzedałem się na was i ten, i będzie odbijał wam cysternę. No. Myślisz, że jest na tyle głupi? No, bo na przykład był. No, ty byłbyś, bo już to raz tak zrobiłeś, że się przedstawiłeś swoim imieniem i przez to teraz musimy to robić. Dobra, słuchaj. Dobra, nieważne. Idziemy do sklepu po jakieś rękawiczki, ciuchy, jakieś coś na twarz i później ogarniamy mołotowy i ten. Trzeba jeszcze jakiegoś Ignata mołotowy ogarnąć. Mołotowy znowu, no fajnie. Ignata ogarnąć. Ostatnio jak to z mołotowami się źle skończyła. To teraz się nie przedstawia nikomu swoim imieniem. Zwłaszcza komuś, komu palimy furę i nie skończy się źle. Dobra, chodź, jedziemy. Ogromno chłop jakiś, nie wiem, komando z siedmiu boleści. Czy ty zawsze musisz narzekać? Nawet jak masz, jesteś zabezpieczony, narzekasz. Nie jesteś zabezpieczony.
zmęczony narzekasz? Nie wiem, moglibyś chociaż ubrać jak normalnie. Przynajmniej cię nikt nie rozpozna w tym. Przestań jęczeć. Dobra. Weź idź po jakieś te, nie wiem, no z 5 butelek. Alkohole pewnie. Tak. Jakieś, masz jakieś szmaty? Tak. To stare, nie? Ciuchy. Co? Ja chciałem powiedzieć, że ty. Idź do tego sklepu. Idę. Dobra, Dwayne ogarnia materiały na mołotowy. Ja sobie w tym czasie napiszę w sumie do naszego gościa, czy będzie miał dla nas jakąś klamę. Dobra, podjedziemy jeszcze po tego. Po kogo? Po nikogo, podjedziemy jeszcze do tego gościa, któremu wisimy mnóstwo kasy. Ale zapytałem go, czy ogarnie nam jakoś gnata. No, w końcu normalnie myślisz. 5 minut mam mu dać i ten... Już myślałem, że będziemy napadać na armię chłopie z badą kików. Ale to jest w ostateczności. Do nikogo nie strzelamy, rozumiesz? No, ja to będę strzelał. Że ja będę strzelał. A, no fajnie, dobry pomysł. Żeby tobie dawać broń. Lepiej niż tobie. Nie też racja, ale... tak. Pomysł. Dobra, trzeba gdzieś zajechać, żeby nie jeździć tym kradzionym autem po środku ulicy. No tak, czekamy. Zapomniałem. Czekamy na wiadomość od gościa. Dobra, mam lokalizację. No i gdzie to jest? 1,5 kilometra stąd. To gaz do dechy lepiej. Bo nie chcę nic mówić, ale nam... mam cały karton alkoholi na swoich kolanach. Spokojnie, trzymaj to. Mam nadzieję, że nam w ogóle starczy na to. No spokojnie. Co mam jeszcze raz zrobić? Ukraść cysternę, tak? Dobrze mówię? Ja mam rozwalić. Właśnie nie wiem, czy w sumie z tego mógł być dobry zarobek, jakby to nam się udało ukraść. Cysterna? No chłopie, paliwo, wiesz, to jest litrów? No w cholerę, ale zobaczymy. Najważniejsze, żeby oni po prostu tego nie mieli. Rozumiesz? Tak. A jak to już zrobimy, to już inna bajka. Co to jest za miejsce, chłopie? Mi to coraz bardziej coś czego przypomina. Dobra, gdzie on jest? No tam. Ciekawe, jak tam wjedziemy. Dobra, no zejdziemy. Nie zejdziemy. Zostaje to pedał. Zostaw to na razie tutaj. Dobra, chodź tędy. No, już tam ci wskakuje. A, no tak. Wybacz za takie miejsce, ale... Dobra, trudno, ciekawe, no. Z policją. Jasne, dobra, słuchaj. Ile za to będzie? 1,5. Dobra, mam tyle, to idealnie będzie. Dobra, to trzymaj i... No, też trzymaj to. Dobra, dzięki. Tylko ostrożnie z tym. Jasne. Co, no będę się kontaktował pewnie na dniach, jakbyśmy znowu mieli jakąś kasę dla ciebie, nie? Mhm. Dobra, dzięki jeszcze raz. Jak coś jeszcze będziesz potrzebować, to dzwoń, pisz. Dobra. Mam wolne to. To się wszystko się da ogarnąć dzisiaj, nie? Dobra. To... A co z tym typem? No to dostaliśmy, znaczy wyciągnąłem od niego informacje na temat dzisiejszej trasy, jakiejś tam cysterny, którą oni będą odbijać. O. No co, no trochę im poprzeszkadzamy. No i bardzo dobrze. Dobra, no to dobra. My uciekamy, bierzemy się za robotę. No, miłego, cześć. No, na razie. Jak ja teraz tam wejdę? Nie wiem, chodź, pomogę ci. No i dobra, jedziemy na miejsce, na Grapeseed. Musimy się gdzieś ustawić tak, żebyśmy mieli dobry widok na autostradę. No dobra. My widzowie jedziemy już właśnie na Grapeseed, tak jak zresztą słyszeliście przed chwilą. Mam nadzieję, że to wyjdzie i damy radę odbić to. Znaczy właśnie pytanie, czy my to chcemy niszczyć im tą cysternę, czy... O cholera. Czy po prostu ją odbić i mieć dla siebie. No wiadomo, lepszą opcją byłoby faktycznie odbić tą cysternę i ją przychwycić dla siebie i ją sprzedać gdzieś. Tylko pytanie, czy Akemi albo właśnie Gostek od naszego długu, dalej nie wiem jak on się nazywa. Więc dlatego tak mówię Gostek od długu, no bo po prostu nie wiem jak inaczej go nazywać. Czy on to jakoś ogarnie? Ewentualnie mamy jeszcze kontakt do Daemona, więc może on by chciał taką cysternę przygarnąć, czy coś takiego, no jeszcze nie wiadomo. Zaczniemy się tym martwić, jak będziemy mieli tą cysternę i uda się nam ją odbić. Ty dobra, co myślisz, żeby się gdzieś tutaj ustawić, że za tym znakiem na przykład tutaj? Będziemy mieli dobry widok, tutaj patrz. Za tym znakiem? No tutaj po prostu staniemy. No dobra. Będziemy obserwować, co się dzieje. Ale już nie wiem, ty stary. No co? Weź może zaparkuj, bo to będzie leciało skąd jeszcze raz? Jaka jest Paleto. Jadą w stronę Los Santos. Patrz, to widzisz tą trasę, co jest na lewo, ten offroad taki lekki? No. To będziesz tam jedź. Że tu? Tak, tutaj, no, na tą trasę. Będziemy szopy widok z góry. O, bez widu bez tu od razu zawróć tutaj od razu. Wiem, zaraz tylko podjedziemy trochę wyżej, wiesz? Nie, już okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, i zakładaj szybko maskę. Poskręcałeś już te mołotowy? No, mam jednego w ręce nawet. Dobra, git. Stujemy? Kości? No gdzie tutaj? Przy autostradzie, debilu. To już w sumie na rację. Dobra, patrz co mam. Patrz co ja mam. Ale to jest w ostateczności, po co ci nóż? Co będziesz w nich nożem rzucał? Dobra, czekamy. Jedno sobie dla siebie zostawiłem, żeby nie było. Widzę. Mogłem go dopytać już o której godzinie to będzie ta trasa. Właśnie miałem się pytać o której godzinie z tym, bo trochę no już się ściemniło, a nie ukrywam, że robię, no, że tam się robi trochę zimno. Chcemy to zrobić zaraz, to co? Ja jestem ciekaw, co twój ojciec powie na to, że ci auto wybuchło. Chłopie, nie przypominaj mi o tym, bo naprawdę, boję się, co myśl, nie wiem, nie boję się myśleć. Ty w ogóle dzisiaj wracasz do domu, czy masz jakiś inny plan na to? Jak to wygląda? Wracam. Zobaczymy, co będzie. Nie, już patrz. Co? Patrz, jedzie, chłopie. Dobra, to jest to. Siadaj. Siadam. Auto jakieś za tym jadą. Jedno, drugie, czarnotek. No. Dobra, to są 100% oni. Tak. Otwórz światło, sprawdź. Nie. No bo dobra, teraz odpalę. Daj się wyprzedzić. Czekamy, co? Daj się wyprzedzić, stary. No poczekaj, podjedziemy do przodu. Robię tą akcję, weź ty sejdź, zaparkuj czy coś zaraz. Tak, czekaj. Podjedziemy jeszcze do przodu tutaj. Dobra, jadą? Jedzie, no, ja. Dobra, dawaj, młotowami wichał to.
Podejdź do jakiegoś. Tutaj masz, za nimi. Co on robi, chłopie, ty? Spanikował. Wal, dobra. Dostał. Jeszcze jedna fura gdzieś była, sprzed nami jest. Co padł, bo tego trafię, widziałeś? Dobra, dawaj. Dobra, zatrzymujemy to. Nie wal w cysternę. Nie. Wysiadaj, już! Zjeżdżasz. Już. Bierz ją. Dobra. Jedź za mną. Musimy nawrócić. Dawaj, nawracaj. Dobra, udało się, mamy to. Teraz, żeby tylko on tej cysterny nas zniknął, nie przyłapał. I zjeżdżamy gdzieś najbliżej, gdzie się da tylko. Tu jest auto rozwalone, więc musimy jechać tutaj. Musimy jakoś jak najszybciej stąd uciec po prostu. Dobra, to już chyba będziemy w miarę bezpieczni, tak mi się przynajmniej wydaje. Udało się bez jakiegoś większego przypału. Naprawdę. Dobra, to powinno być bezpiecznie, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak, dajesz radę? Chłopie, ty, jest tragedia. Dobra, czekaj, trzeba zerknąć, czy tu nikogo w okolicy nie ma, żeby przypału zaraz nie było. Więc dobra, musimy sprawdzić teren, żeby tu na pewno nikogo nie było. Sobie sprawdzę tutaj za tym domem. No muszę po prostu wszystko tu obczaić, bo to nie... Podjechał ktoś. Ktoś podjechał. Widzicie? O cholera, dojno przypał. Musimy pomóc. Jesteś cały? Co ty zrobił?